Uwielbiam sobie rano pić wodę. Wodę z miętą, wodę z wszystkim. Po prostu wodę. Czasami o tym zapominam, ale naprawdę jak na czczo napiję się wody, to jest lepiej. Chłopaki jeszcze śpią. Ja sobie wezmę kąpiel w wannie. Zostawię to sprzątanie po prostu na potem. Na za chwilę. Po wannie. Wczoraj była sobota, dzisiaj jest niedziela, mamy rodzinny weekend i dzisiaj jedziemy razem z Kazią w trójkę do bardzo ładnego miejsca. Bardzo się cieszę, bo zjemy sobie razem obiad, rodzinnie pospacerujemy. Ja bardzo lubię takie rodzinne niedziele. Zawsze coś robimy takiego razem. Także super, robię śniadanko, piję kawkę, maluję się, ubieram, w ogóle to zawsze ten dzień, kiedy trzeba już jakoś wyglądać. Nie mogę tak sobie w szlafroku pojechać, jak to lubię być. Pamiętacie, jak mówiłam rano, że kocham rodzinne niedziele? No po prostu jestem tak zmęczona. Kaziu był po prostu wszędzie. Nie mogliśmy zjeść, nie mogliśmy nic. Oczywiście najbardziej taki, wiecie, tuner od telewizora czy coś tam, kable jakieś, o zmianie muzyki w restauracji. Wróciliśmy z tego wypadu tak zmęczeni, że żałowaliśmy, że nie zostaliśmy w domu. Ja nie wiem, jak z dzieckiem można wychodzić w jakiekolwiek takie miejsce. Przydałoby się o wiele więcej takich, wiecie, miejsc od razu z jakimś takim placem zabaw, salon zabaw. Bo inaczej to przecież te dzieci w tych restauracjach to jak... Nie wiem, w którym roku, kiedy jest inaczej, ale... Obecnie Cyprian o 19 z małym zasnęli i śpią. Ja też jestem tak zmęczona i chętnie bym poszła spać. No, nieźle, nie? Ja bardzo lubię takie rodzinne niedziele. Nie, no jeszcze zmarzę ten makijaż i zrobię skincare i to wszystko, bo nie można, pamiętajcie, spać w makijażu. Psują się oczy. No takiego dnia to już nie było naprawdę dawno, że Kaziu się obudził o 3 w nocy i nie mógł spać dalej. To jest po prostu jakiś hardcore i o tej 3 w ogóle robiłam placki z jabłkami. Możecie tu zobaczyć.
normalnie jesteśmy, wiecie, rozbici. Mam w lodówce chudy twaróg i jogurt naturalny i napisałam sobie w czacie GPT film przepis o sernik? Twaróg, jogurt, jajka, miód, mąka ziemniaczana. O, budyń może być, no to mam budyń. Ej, wszystko mam. Ej, mam wszystko na fit sernik. Zainspirował ten chat GPT. O, serniczek? Stanęło jednak na fit mini serniczkach, bo miałam ten twaróg i jogurt, nie miałam mąki ziemniaczanej, no ale zastąpię to budyniem. No i zrobię takie właśnie muffinki. Ciekawe, no oby to wyszło. 340 kalorii miałoby to wszystko, ale chyba takie 4 bardziej fit serniczki mi wyjdą. Dobra, zobaczmy ile tej masy będzie, ale no wow. Teraz chciałam zrobić porządek szybko tutaj. Co ja tu w ogóle mam? No dobra, to można nazwać sprzętami. Robienie tych serniczków mi uświadomiło, jak bardzo nie mam dobrych rzeczy, które używam na co dzień. No mam takie dwie plastikowe miski, które są cały czas w obiegu, a to są w ogóle jakieś takie najtańsze miski. No żyją, żyją, ale nawet teraz są dwie brudne, więc ja po prostu muszę kupić miski do pieczenia, gotowania, mieszania. Najbardziej lubię tą taką srebrną moją miskę, ale teraz jest obecnie w zmywarce. No i nie mam na przykład foremek na muffinki. Jakoś, wiecie, brakuje mi takich rzeczy, które... naczyń, który naprawdę totalnie używam cały czas i nie znam też strony, na której bym mogła coś takiego znaleźć i zaufać w miarę jakość. No ogólnie zaraz coś sobie znajdę, nie? Koniec tego. Już tyle wam gotuję, tyle w ogóle jestem... Jezu, ja piekę, gotuję, piekę. Codziennie. No naprawdę codziennie. Nawet przynajmniej, nie wiem, 4 razy w tygodniu jakiś wypiek w piekarniku jest robiony. Oby mnie nie poniosło i żebym nie kupiła wszystkiego świątecznego, ale na pewno o silikonowe foremki na muffiny, no to by było ekstra. W ogóle zawsze jak ktoś chce mi kupić, to pytam najpierw Cypriana, czy mogę to kupić, tak samo on. Wiecie, że tak dysponujemy budżetem domowym, zawsze sobie pozwalamy na te zakupy, czy nie pozwalamy. No i pytam Cypriana, czy mogę sobie kupić te miski i takie formy na muffinki i w ogóle może jakiś kubek świąteczny, czy jakieś naczynia. No i mówi, że mogę. Także to jest ten moment. Muffinki się pieką, Kaziu poszedł na drzemkę, a ja szukam. Zanim coś kupiłam, na początku wydobyłam z piwnicy jakieś ozdoby i powiem wam, że trochę tego mam, także teraz tak zawahałam się, czy coś kupić. Ja mam naprawdę mega problemy, blokady przed kupieniem sobie czegoś. Wyciągam te fit. Serniczki, mini serniczki. Włożę je jeszcze do piekarnika, bo one powinny się wystudzić w piekarniku. No już długo były, ale jeszcze są gorące, także niech tam będą, a potem jeszcze je schłodzę i włożę do lodówki, żeby były takie bardziej zwarte. Moi drodzy, jest czwartek, a w niedzielę przyjeżdża mama Cypriana, teściowa, także nie ma lipy, żeby was sprzątać. Pozdrawiam, bo pewnie ogląda. Nie jest tak źle w tym domu, ale wiadomo, musi być posprzątane. Także let's go.
przyszedł kurier i zamówiliśmy taki dywanik do łazienki. Często pytacie w zasadzie, jak tam nam się sprawuje ten prysznic bez kabiny, no i więc faktycznie ten dywanik, myślę, bardzo nam pomoże. Cyprian je wybrał. Nie jestem coś przekonana. No nie wiem. A ty co sądzisz, Ryś? Podobają ci się? Jakieś takie kurczaczki. No nic, no. Moi drodzy, ten film powstał we współpracy z marką Mowa. Jak się pewnie już domyśliliście, ale chciałam wam to podkreślić. Robot E30 Ultra naprawdę bardzo nam pomaga w utrzymaniu czystości przy małym dziecku, teraz po remoncie, kiedy mamy duży dom, nie mieszkamy już w drewnianym domku, tylko no jest trochę tych metrów do czyszczenia. Mamy ponad 200 metrów w domu. Robot jest cichy, świetny, naprawdę bardzo dokładnie czyści. Ma ogromną moc sania, najwięcej w swoim przedziale cenowym. Te obrotowe nakładki mu dociskają podłogę i naprawdę dobrze sobie radzą z bardzo uporczywymi plamami. Mamy dziecko, mamy dwa koty, uwierzcie. Kolejna sprawa to to, że Kaziu codziennie porusza się na tej podłodze, bawi się na tej podłodze i chcemy, żeby codziennie ta podłoga była czysta. A że wybraliśmy w ogóle panel trójwarstwowy, dębowy, czyli mamy drewnianą podłogę, to dbamy o nią jeszcze bardziej. I jeśli zastanawiacie się nad kupnem robota, bo myślę, że pewnie jest dużo takich osób, to serio mogę go wam polecić, jeśli chodzi o przedział cenowy, bo on właśnie na swoją cenę jest po prostu, jest genialny, jest naprawdę genialny. Jego sugerowana cena katalogowa to jest 1999 zł, a na Black Friday będzie na niego niesamowita okazja. Myślę, że naprawdę w takim przedziale cenowym, w takim budżecie to jest najlepszy sprzęt, jaki możecie kupić. Ja osobiście tego robota nawet poleciłam mojej rodzinie i został zakupiony. Bo z czystym sumieniem naprawdę uważam, że no to odmienia życie. Nie wiem, nasze odmieniło przynajmniej. Jego bateria jest właśnie na tyle dobra, że może 225 metrów kwadratowych bez problemu pokryć. No i tak jak mówiłam, tyle mniej więcej mamy, to także no na nasz metraż i na nasze częste zabrudzenia, jakie powstają, czy to w kuchni, czy to w łazience, to jest w naszym domu must have. Jesteśmy też trochę gadżeciarzami, nie ukrywam. No powiedziałabym, że ta w takim topce to w ogóle byłby ekspres do mleka dla dziecka. Właśnie robot sprzątający, mopujący. No i teraz ostatnio ekspres do kawy, no ale bez tego też mogliśmy żyć. O, i suszarka. Suszarka koniecznie do prania. Nie wyobrażam sobie takiego patyczaka rozkładać w tym momencie. Także jeśli zastanawiacie się, szukacie, mieliście w planach kupić robota, to naprawdę ta cena, ta Black Friday, to jest no ogromna okazja. Ja osobiście bym zainwestowała, tak jak właśnie mówię, jesteśmy gryciarzami. A ja tak szczerze nie posprzątałam dzisiaj domu tak w pełni. Mam w planach umyć okna jeszcze przed niedzielą, także jutro pewnie będę sprzątać dalej. Ale podłoga czysta. Grunt, że podłoga czysta. Ozdoby, które zamówiłam. Świąteczne. Tak intensywnie. No ale może jak się odpali. Dzisiaj na pewno już odpalę. Jeszcze mam takie poszewki. Znalazłam nawet wypełnienie poduszki właśnie w piwnicy. Muszę je zmienić. Tamte są większe, te są mniejsze, trochę je zmienię, także chwila. Ej, no te poduszeczki są cudowne, ale
ekstra. Bardzo mi tutaj pasują, chyba najbardziej. Tu muszę jeszcze drugą. Jakoś tutaj poprzeć. Muszę wam powiedzieć, że ostatnie dni są po prostu tragiczne, jeśli chodzi o moje samopoczucie. No czuję się, jakbym była w ciąży, ale nie jestem w ciąży, po prostu... No chyba nie jestem, nie, no dobra. Chodzi o to, że to, jaki mam stan, najbardziej bym porównała właśnie do pierwszego trymestru, czyli mam jakieś w ogóle mega mdłości. Mam zgagę, mam zachcianki, nie chce mi się... jeść, ogólnie od 4 dni nie jem. Nie jem za dużo, bo mam po prostu aż jakieś niedobrze jest potem. Byłam teraz w sklepie i nawet to, co zazwyczaj lubię, miałam takie nie no, to nie, to nie, to nie, nie mam ochoty na to. I nie wiem, czy ja się czymś nie zatrułam. Bo być może to jest właśnie zatrucie, ale też najbardziej mi ten stan przypomina właśnie mój pierwszy trymestr, nie? Bo to w ogóle nigdy się tak nie czułam, że wiesz, ja w pierwszym trymestrze w ogóle w ciąży po prostu wymiotowałam całe czasy. To był straszny. Straszna ciąża moja. Moja ciąża była dosyć straszna, no. Cyprian mi dał jakiś probiotyk, także walnę sobie łyżkę. Nie mam pojęcia co i ogólnie no, to jest niepozytywne, ale schudłam kilogram, nawet tego nie liczę, bo... Schudłam ten kilogram przez, wiecie, 4 dni i to jest w ogóle straszne, bo to są same złe rzeczy. Dzisiaj dosłownie nie jadłam, no praktycznie nic, nie wiem ile, 600-700 kalorii, tragedia. I nadal nie mam, no nie mam apetytu, to jest w ogóle pierwsze w moim życiu mam takie coś, oprócz trymestru pierwszego. Zrobię sobie chyba teraz jakąś herbatkę i mam taki plan, żeby sobie zrobić pire, dać masło, ziemniaki, rozgotować brokuła i sobie chociaż to wcinać, nie? Bo chcę ogólnie, no chcę zjeść. Chcę zjeść. Cokolwiek co zjem, to stoi mi po prostu w gardle i bekam i wiecie, i tak po prostu nie mogę tego przejeść. Nie wiem, czy tak się jelitówka może albo coś, ale nie wymiotowałam, no. Nie no, moje ostatnie 4 dni to są wycięte z życiorysu, tego nie było aż tak widać, ale no jeden dzień nawet nie nagrywałam. To jest pod kątem jedzeniowym i w ogóle no naprawdę tragedia. Naprawdę tragedia. I to nawet nie jest pozytywne, że wiecie, że tak schudłem ten kilogram czy coś, bo to jest w ogóle... No ja nie jem. Ja po prostu nie jem, bo nie mogę, bo wszystko widzę i tak mi aż mam odruch wymiotek. To jest okropne. Oby to minęło, ja jutro w ogóle jadę do Poznania i chciałabym w tej trasie jednak być taka no żwawa i później no mam jeszcze laser i paznokcie i no chciałabym być, no chciałabym się dobrze czuć, nie? Mega przykro. Nie wiem co ze mną jest, no ale jak to nie minie, to chyba pójdę do lekarza po prostu. Coś, to, tak wiecie, z jelitami, może z trawieniem, z żołądkiem, no nie wiem, albo zatrułam się czymś. Straszne. Jeszcze nie dodałam, że przy tym wszystkim jest taka migrena, ból głowy, zgaga. Dzisiaj się pojawiła dopiero w ogóle zgaga. I wszystko, co sobie upiekę, zrobię, po prostu nie mogę zjeść tego. Nawet coś, co na przykład kocham, czyli jakaś cola zero, nie? No nie, nie mogę, nie? Nie mogę tego wypić. No to w ogóle to jest tak niepodobne do mnie. Ja jestem człowiekiem z dużym apetytem. To bardzo dużym apetytem. Ale to chyba nie, no, to nie jest apetyt, tylko no, jakaś niestrawność. No masakra. Masakra. Kwaśne rzeczy, właśnie jogurt. Jadę do tego Poznania. Powiem wam, że jakbym była faktycznie w ciąży, to by się tak źle zastarzało. Dzisiaj ogólnie po tym probiotyku od Cypriana o wiele lepiej się czuję i sobie chyba w aptece kupię jakiś probiotyk dla siebie. Dobra, lecę, bo już jestem spóźniona. Właśnie byłam w serwisie auta, jak wiadomo, coroczny serwis, przegląd, bla bla bla. No i jadę obecnie na laserowe usuwanie tatuażu oraz owłosienia z brody, wąsika, brwi, to ciekawe, że brwi. A później jadę zrobić paznokcie, już mam halloweenowe, to już chyba nieaktualne i to dawno. No, sprawnie, szybko mi poszło, let's go dalej. Załatwienia sprawek w Poznaniu. Klientów, którzy
już u mnie są, że... O, i takie pytania typu, a jest taka sympatyczna, jak się wydaje? Ja nie, to jest taka sympatyczna, jakby serduszko. Robić paznokcie. I patrzcie, jakie są przepiękne. Zaraz wam tutaj ładnie nagram. Jak zawsze już właśnie sobie rozmawiałyśmy, że mniej więcej od roku robimy paznokcie. Tak, w grudniu będzie rok. No. Więc musimy rocznicę zrobić. Teraz zobaczcie, jak ładnie to wyszło. Dojechałam do domu. Kaziu jeszcze nie spał. O 21 do 23 z nim walczyłam. No i w końcu teraz zasnął, także no nieźle. Tak to chyba jeszcze nie było. No i tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jutro zaczynam nagrywać. Dla mnie widzimy się już rano. I dziękuję bardzo za oglądanie. Już mi dzisiaj w ogóle troszeczkę lepiej. Ten probiotyk mi się wydaje działa. Także o wiele lepiej jedzenie mi wchodzi z tym probiotykiem. No i... i jest ok. Dziękuję bardzo za wsparcie. Byłem z wami Zuzia. Pa, pa.